Lana i tor, skarb plantacji. W spokojnym lesie, gdzie śpiew ptaków i szum liści stanowiły codzienne tło, żyły dwa owczarki niemieckie o imionach Lana i Thor. Ich życie nabrało nowego sensu, gdy odkryły starożytną mapę ukazującą tajemniczą plantację. To był początek niezwykłej przygody. Pewnego dnia, podczas jednej z ich wspólnych wypraw, natknęły się na ukryty dokument ze starą mapą. Mapa przedstawiała plantację. Która była znana jedynie z opowieści i legend. Lana i Tor wiedziały, że muszą poznać prawdę o tym miejscu. Ich wyprawa wiodła przez gęsty las i pagórkowatą ziemię, aż wreszcie dotarły do tajemniczej plantacji. Na miejscu zobaczyły ogromny ogród, w którym rosły egzotyczne rośliny i drzewa obarczone owocami niespotykanymi nigdzie indziej. To miejsce wydawało się być nienaruszone od wieków. W miarę jak odkrywały plantacje. Zrozumiały, że jest ona źródłem starożytnego skarbu. Lana i Tor były przekonane, że muszą go odnaleźć, ale wiedziały, że na ich drodze staną liczne wyzwania. Podczas swojej przygody odkryły, że plantacja kryła w sobie nie tylko skarb w postaci kosztowności, ale także przekazywała mądrość i wiedzę. Rośliny i drzewa wydawały się być żywe, a ich liście opowiadały historie minionych wieków. Jednakże na ich drodze pojawiły się też przeszkody. Inni poszukiwacze skarbów usiłowali przejąć plantację i jej tajemnice. Lana i Tor musiały stawić czoła rywalom, używając swojego sprytu i odwagi. W końcu, po wielu trudach i wyzwaniach, udało im się odnaleźć skarb plantacji. Był to nie tylko zbiór kosztowności, ale także skarbnica wiedzy i historii. To, co odkryły na plantacji, sprawiło, że stały się strażniczkami jej tajemnic. Po zakończeniu przygody Lana i Thor wróciły do swojego rodzimego lasu, ale bogatsze o mądrość i przyjaźń. To była opowieść o dwóch psach, które odnalazły skarb, który miał wartość znacznie większą niż złoto, a także przekonały się, że prawdziwy skarb leży w przyjaźni i mądrości.